Hej, siemano widzowie, z tej strony oczywiście Balguś i witam was w kolejnym materiale wideo. Dzisiejszy materiał, jak możecie zauważyć, chyba ma praktycznie miesiąc, więc można nazwać go miesięcznym podsumowaniem zakupów, czyli miesięczne co nowego w kolekcji. Jednakże chciałbym też mieć na uwadze to, iż jest to ostatni odcinek co nowego w kolekcji na kanale. Wow! Zapytacie pewnie dlaczego i może będą trochę szydercze komentarze, że wytrzymaliśmy tak naprawdę 4 odcinki, ale szczerze powiedziawszy uważam to jednak za błąd. Pojawiły się pewnego rodzaju nostalgiczne i sentymentalne uczucia do tego rodzaju kontentu, jak oglądałem właśnie innych twórców, ale no ja się już nie czuję w tym tak dobrze jak dawniej i właśnie mojego zapału wystarczyło na 3, a teraz nawet 4 odcinek, który no montuję już tak długo i nie mogę po prostu go skończyć. Więc no tak widzowie, będę starał się jakby tworzyć innego rodzaju właśnie materiały, zobaczymy jak to wyjdzie. Wydaje mi się, że właśnie dużym błędem było po prostu powrócenie do serii, którą kiedyś zakończyłem, ponieważ nie czułem się dobrze nagrywając ją. I szczerze powiedziawszy, tak to właśnie teraz działa, że ja gdy opowiadam o tych grach, to mam wrażenie, że gadam non-stop to samo i jest takie wypalanie się, więc wydaje mi się, iż lepiej po prostu coś zakończyć, gdy się nie czerpie z tego fanu. Ale jeżeli lubicie takie krótkie podsumowania tego, że co kupiłem, to zapraszam oczywiście na TikTok, który, jak wiecie, prowadzę. Tak jak powiedziałem, to będzie aż miesięczne podsumowanie tego, co kupiłem, tego, co dostałem, bo oczywiście czasem dostaję giereczki od wydawców. Więc widzowie, mam nadzieję, że przygotowaliście sobie właśnie jakieś napoje itp. itd., by wytrwać w tym odcinku. Zacznijmy sobie od gier cyfrowych, nie robię tego często, ale akurat dostałem pierwszą grę od wydawcy i parę gier dostałem od wydawców, więc pierwszą grą jest Deep Rock Galactic, widzowie, czyli gra o krasnoludach i bardzo spoko ona jest. Dodatkowo świetnie tam działa tryb multiplayer i możecie grać nawet wy 4 osoby, macie klasy postaci dla krasnoludów i właśnie przemierzacie tak naprawdę niezbadane rejony kosmosu, by zdobyć minerały. I tak naprawdę przez pierwsze 3 godziny, które grałem, tak wygląda ta gra. Dosyć prosta właśnie jakby mechanika, dosyć proste zasady, ale bardzo wciągająca jest. A grę otrzymałem, ponieważ wyszła teraz pudełkowa wersja tej produkcji i szczerze powiedziawszy, jestem zainteresowany zakupem tego właśnie pudełka, ponieważ, tak jak powiedziałem, dobrze bawiłem się w wersji cyfrowej. Będę sobie patrzył tam z tyłu, bo rozpisałem, jakie gry właśnie kupiłem. Kolejną grą, jaką kupiłem, jest Silent Hill, widzowie, na PSX-a. Tylko że na PS Store, czyli jest to wersja cyfrowa, ponieważ nie wiem czy wiecie, ale wersja pudełkowa kosztuje około 700 zł, podczas gdy cyfrowa na PS Store, na PS Trójce kosztuje tych złotych 29, więc stwierdziłem, by legalnie, fajnie to ograć, właśnie kupię taką wersję. No i po co to kupiłem? Ponieważ jak wiecie, za rok wychodzi remake Silent Hill 2, więc chciałem mieć takie jakby podstawy do tego, by kontynuować losy naszej postaci. Dlatego właśnie skusiłem się na Silent Hill 1. Kolejne dwie produkcje, jakie kupiłem cyfrowo z okazji Black Friday, to postanowiłem po prostu poszerzyć swoją bibliotekę gier na PlayStation VR 2, bo uważam, że tych gier nie ma jakoś dużo, a szczególnie nie ma tych gier dużo, jeżeli chodzi o wersje pudełkowe. Dlatego tą promocję postanowiłem właśnie wykorzystać na poszerzenie biblioteki PlayStation VR 2 i kupiłem sobie grę, która nazywa się Unplugged, bo jak wiecie albo nie wiecie, bardzo lubię gry muzyczne, więc ta giereczka jest bardzo spoko, ponieważ wcielacie się tam w gitarzystę, dodatkowo możecie, jakby czujecie się jakbyście stali na koncercie. Jedyny problem i taki uważam, że minus, to jest to, że PlayStation VR 2 nie odczytuje wszystkich waszych palców, tylko odczytuje palec chyba, z tego co kojarzę, wskazujący i pozostałe 3 jako jeden, więc możecie robić chwyt tylko palec, cała dłoń, no i te 3. Więc nie ma jakiejś zróżnicowanej rozgrywki, przynajmniej w tych początkowych piosenkach, które grałem. A kolejna produkcja, jaką kupiłem na PlayStation VR 2, jest to The Walking Dead. Tam akurat po prostu stwierdziłem, że jest to typowa gra PlayStation VR-owa, czyli rozwalanie zombiaków. No i zobaczymy, jak to będzie dalej. Kolejne dwie gry, jakie otrzymałem, to Let's Sing 2024 na PS5. Zestaw zawiera dwa mikrofony, więc bardzo spoczy, ale jeżeli nie macie mikrofonów albo chcecie trochę przyoszczędzić, to wasz telefon może posłużyć jako mikrofon dzięki aplikacji, która się po prostu łączy z tą giereczką. To co jest śmieszne dla mnie, albo może nawet taki nazwijmy to trochę sprytny move, mianowicie jeżeli kupicie używaną wersję tej gry, to te piosenki znajdują się na płycie, złote piosenki znajdują się jako voucher w środku pudełka, więc szczerze powiedziawszy, jeżeli kupicie używkę, to tych złotych piosenek nie macie, a
z mojego widzimisię złote piosenki są lepsze. Jeżeli chodzi o grę jeszcze, którą dostałem od Playona, to widzowie, dostałem Gothic 2 na Nintendo Switch. Nie wiem, czy wiecie, ale właśnie 29 listopada jest już premiera tego pudełka i ja dostałem to 24 listopada, bo pewnie mnie lubią tam. Tak mi się wydaje. Ale no, klasyczny RPG uważany w Polsce za świętość. Jest dostępny właśnie na PlayStation, jest dostępny na Nintendo Switch, jest tu Complete Edition. No i co mogę więcej powiedzieć? Ja akurat jestem konsolowcem, nigdy nie miałem do czynienia z gotikami. No może tam delikatne, widzowie, muśnięcie klawiatury odbyło się w tej produkcji. Widzowie, gra, którą kupiłem, ale jeszcze w ogóle w nią nie zagrałem, a mianowicie Super Mario RPG. O kurde, tutaj jakaś jest nieopłacona naklejka. Nie będzie nic, mam nadzieję, widać, ale tak, kupiłem sobie Super Mario RPG, jak widzicie, grałem w niego tak intensywnie, że został w folii, którą włożyli mi w sklepie, więc no nie grałem. Z tego co widziałem, jest to rzut izometryczny, walka przypomina trochę walkę z Paper Mario. Nie widziałem tego, by ludzie jakoś oceniali super pozytywnie tą produkcję. Jest to remake z SNES-a i co jeszcze mogę więcej powiedzieć? Że nie grałem. Tak. W ogóle, widzowie, ostatnio udało mi się wyrwać niesamowitą rzecz, mianowicie Rock Band 4 na PlayStation 4. Jest to dosyć rzadkie do zakupu, a szczególnie, żeby właśnie gitara była w fajnym stanie. Tu praktycznie gitara była nowa, pudełko jest trochę rozwalone, ale szczerze powiedziawszy, wyrwałem to za 250 zł, więc ja jestem bardzo usatysfakcjonowany, szczególnie, że no ja już mam wersję jakby Rock Band 4 z perkusją itp. itd. na Xboxa i szczerze powiedziawszy, to jest jedyna gra, dla której odpalam Xboxa. A dzięki temu zestawowi prawdopodobnie już może nie będę go odpalał. Chce ktoś kupić Xboxa? Kupiłem też Sonic Frontiers na Nintendo Switch. Gra pierwszy raz dzieje się w otwartym świecie, jeżeli chodzi o właśnie Sonica. Jeżeli chodzi też o markę Sonica, to szczerze powiedziawszy, ja nie jestem jakimś wielkim fanem. Zresztą ja w ogóle nie kolekcjonuję konsol Sega i nie mam na przykład Dreamcasta, więc w ogóle hatfu na mnie. Kupiłem to, ogram to, chociaż słyszałem właśnie opinie na temat tego, iż światy są właśnie dosyć puste, trochę depresyjne, ponieważ na przykład, no wydaje nam się tutaj, że jednak powinno być właśnie pięknie, kolorowo, a tam na przykład pada deszcz i mamy takie poczucie, widzowie, jak w Lavender Town w Pokémonach. Ale we will see, jak pogram trochę. Kupiłem z Amazona również The Daofield Chronicle, tak to wygląda. Jest to gra stricte JRPG-owa, ale też trochę z elementami RTS-a. Macie tam oczywiście sterowanie jakimś mniejszym oddziałem, jest to właśnie turowe. No i co, jeżeli chodzi o fabułę, to oczywiście wpierdzielamy się w sam środek konfliktu, gdzie musimy sprostać wszelakim oczekiwaniom i pokonać wszystkich, by przywrócić pokój. Szczerze, to oczywiście nie grałem, bo jest folia, ale tak mi się wydaje, że wszystkie JRPG finalnie dążą do tego, by ocalić ludzkość. Czy jesteśmy tego warci? Nie wiem. Widzowie, pamiętacie, jak gadałem o tym, że chcę poszerzyć bibliotekę PlayStation VR 2? To kupiłem sobie Persistence. I tu jest największa beka pod tym względem, że Persistence na PlayStation 4 było na PlayStation VR, podczas gdy Persistence ulepszona edycja jest grą po prostu stricte 2D. Znaczy, mianowicie nie na VR. Czyli gracie sobie na telewizorze i wszelakie największe aspekty na plus tej gry zostały tutaj spłaszczone. Czyli jak dla mnie to jest bardzo duży minus, ponieważ no ja lubię akurat gry na VR-a i to, czym wyróżniała się ta gra, nagle straciło urok, nie? Jakby nie patrzeć. Gra jest trochę takiej stylistyce, powiedziałbym, Dead Space'owej, czyli jesteście na statku kosmicznym, nie wiecie, co się tak naprawdę wydarzyło, no i właśnie przemierzacie tam właśnie tą stację kosmiczną, no i atakują was wszelakiego rodzaju takie potworasy, które tutaj nawet są uchwycone na okładce, mam nadzieję, że będzie to po trochu widać. Jak wiecie, gadałem, że jestem fanem tych motocykli etc., no to kupiłem sobie jedną odsłonę na PS5 MX vs ATV Legends, czyli chyba najnowsza to jest odsłona tej serii motocrossowo-quadowych doznań. Postanowiłem sobie kupić, bo chciałem właśnie pograć na PS5, nadal jest folia, ale myślę, że właśnie już za niedługo zagram w to, gdy może w czasie świąt, tak, w czasie świąt na pewno w to zagram w czasie świąt, ale no są to wyścigi motocrossowe. To kupiłem naprawdę niedawno, bo chyba w piątek, mianowicie WRC było na jakiejś promocji, również na PS5, no czy powinienem tutaj opowiadać coś, czym jest WRC? No wydaje mi się, że nie, więc jest to raczej zakup do kolekcji i czy zagram w to kiedyś? Bardzo bym chciał.
O ile wspiera to moją po prostu kierownicę, ja mam chyba T300 TrueMastera, więc wydaje mi się, że jeżeli to wspiera, to mógłbym w to zagrać, bo może być ciekawie, takie WRC właśnie na kierownicy byłyby bardzo spoci, ale nie jestem pewien, czy wspiera moja kierownica PS5. Wydaje mi się, widzowie, że to jest to ostatnia gra wideo, mianowicie jest to Lost Judgment, czyli jakby kontynuacja losów bohatera z poprzedniego odcinka, gdzie pokazywałem wam Judgment grę. Gra dzieje się w świecie Yakuzy, więc znowu macie te takie japońskie klimaty. No i nasz super bohater, który oczywiście, nasz bohater, który zna wszelakie sztuki kung fu, by pokonać ciebie, no i to tyle jakby. Widzu, ale jeżeli myślisz, że to koniec odcinka, to jesteś w wielkim błędzie, ponieważ tak jak powiedziałem, kupiłem również bardzo dużo gadżetów, a niektóre dostałem i będziemy je pokazywać powoli. Na urodziny dostałem takiego super crusha. Najlepsze co w nim jest, to on jest ręcznie wykonany, jako handmade, więc nie kupicie takiego drugiego. Tu nawet myślałem, że jest napisane, który to numer jest Crusha, a się okazuje, że to po prostu podkładka z Ikei, więc on bardzo elegancko się prezentuje, mam nadzieję, że złapało fok. Na urodziny dostałem takiego super pluszaka, widzowie, Snorlax. Łapka w górę dla niego. Skoro już jesteśmy przy pluszakach, to ostatnio w Lidlu były dostępne pluszaki Mario, więc Mario, Luigi i Yoshi. Wszystko jest już na moim parpecie, widzowie. Jak wiecie, w Lidlu ostatnio były dostępne również Funko Popy. I ja tutaj pokażę wam, kupiłem sobie ich... Kurde, jeden znikł. Mianowicie kupiłem w sumie 6, ale 7 był... Oh shit, bro. Kupiłem takiego Darth Vadera, kupiłem Spidermana, kupiłem z Demon Slayera Inosuke Hashibara. A tutaj ten pop jest z Pixel Boxa. Jest to Dr. Octopus. O shit! Prawie spadł. Widzowie, kupiłem jeszcze właśnie Batmana. To jest ten w wersji Robert Pattinson. Kupiłem Iron Mana i kupiłem Hulka. Więc tak, to jest moje wszystkie 7 popów, jakie doszły przez ostatni miesiąc. Jak wiecie albo nie wiecie, ostatnio właśnie dosyć mocną promocją było w RTV możliwość kupienia padów DualSense do PS5 i ja postanowiłem kupić kobaltowy błękit, bo jeszcze tego koloru nie mam. Jest to chyba mój może 10 pad do PS5, tak, nie używam padów do PS5 i tak spłonę w piekle za to, że kupuję i ktoś inny nie mógł kupić, bo ja kupiłem szybciej i wykupiłem mu kolekcję, a on chciał zagrać z dzieckiem w święta, a ja mu to wykupiłem, a on chciał niebieski, a on coś tam chciał i tak, wiem wszystko. Skoro już o padach mowa, to ostatnio udało mi się wyrwać takiego ze Splatoona 3 Pro Controller do Nintendo Switcha. Bardzo plus. Widzowie, na urodziny dostałem jeszcze taką super lampkę z Mariana. To co jest super i to jest naprawdę super, bo ja to powtarzam jakbym szydził z tego, ale to jest naprawdę super. Dostałem takie dwie lampki. Jedną dostałem od Bartusia i dwa dni później dostałem taką samą od Avi. I to jest, dla mnie akurat to jest eleganckie jako takiego super zbieracza, widzowie, stafu. Ponieważ jedną sobie dam tutaj, a druga już siedzi w salonie. Więc bardzo super. Widzowie, udało mi się kupić też takie fajne białe PSP Go. Blup. Nie wiem, czy się odpali. O, odpali się. Bo go wyłączyłem specjalnie, żeby nie wyładowywała się bateria. Ale no naprawdę, jest to elegancki kawałek sprzętu, widzowie. Jeżeli nie wiecie, czym jest PSP Go, jest to PSP, który nie posiada napędu UMD. Co za tym idzie, wszystkie gry możecie tu wgrywać wyłącznie cyfrowo. Czyli, czy ten sprzęt wyprzedził naszą erę? Trochę tak. Widzowie, w tym tygodniu również doszedł mi kolejny biały sprzęt, mianowicie tym razem jest to 2DS XL. Też postanowiłem go kupić, nie wiem czy wam właśnie nie odbiłem światłem ekranem w kamerę. Ale postanowiłem sobie kupić, bo jest to jedyna brakująca konsola z rodziny 2DS, której nie miałem. Znaczy 2DS, której nie miałem, 3DS, której nie miałem, bo mam 3DS-a, 3DS-a XL, New 3DS-a XL, 2DS-a razy 3 i 2DS-a XL. Teraz mam wszystkie i czuję się naprawdę prawdziwym fanem tej marki. A już nie kłuje mnie w sercu, gdy jeden z moich znajomych pokazuje mi, jak gra na swoim 2DS-ie, nie? Jakby... Pozdro. Widzowie, kupiłem czerwonego Game & Watch, bo miałem tylko zielonego, a teraz mam już czerwonego i kolejny raz chciałem tylko powiedzieć, że już jestem prawdziwym fanem, tak? Game & Watch. Niesamowity prezent od pana Sadzia, mianowicie Anna Beric. Jest to taka konsolka, na której możecie emulować wiele systemów.
Na przykład PlayStation 1 nawet i właśnie wspomniany Silent Hill tutaj śmiga, więc bardzo elegancko. Ale jak widzicie, w drugiej ręce mam Mio Mini, ponieważ też postanowiłem sobie go kupić. Ta wersja jest właśnie mniejsza, nie zawiera analogów, nie ma portu HDMI, nie ma portu do podłączenia kontrolera USB-C, więc ta jest mega props, ta jest spoci. I co jeszcze więcej chciałem powiedzieć? No nic, że ładnie wyglądają u mnie na półce. Kupiłem sobie też CD Action Retro, czyli edycję specjalną tego magazynu. Powiem szczerze, że tylko no, trochę mnie zabolał fakt, że moje lata młodzieńcze nazywane są już według tej gazety po prostu retro. Ale z drugiej strony, no czego się spodziewałem? W końcu mam już 32 lata, teraz już legalnie 32 lata. Kupiłem sobie również mangę, którą zainteresowaniem obdarzył pan Sadziu, mianowicie nazywa się ona Ganibal. Jest to właśnie o jakby rodzinie policjanta, która przeprowadziła się do jakiejś miejscowości i tam widzowie okazuje się, że grasują tak naprawdę kanibale. I właśnie mam zamiar przeczytać, jest jeszcze w folii, ale myślę, że dzisiaj wieczorkiem, jak może zmontuję ten odcinek, a jeżeli nie zmontuję tego odcinka, to zmontuję odcinek, a nie przeczytam tego, po prostu. No, także Ganibal. Wiecie widzowie, i oszukałem was jednak, bo przypomniałem sobie, że jeszcze w międzyczasie, między jednym a drugim tygodniem, kupiłem 4 gry. Jest to Robinson na PlayStation VR, na PS4. Jest to taka przygodówka pokazująca moc PlayStation VR w wersji pierwszej. Więc nie wiem, czy jeszcze będę w ogóle podłączał, ale szczerze to mnie ciekawi. Jeżeli chodzi o PlayStation VR, to kupiłem sobie jeszcze Hustle Kings VR, czyli po prostu bilard. Też na PlayStation VR 1. Kupiłem sobie Astronaut, Astroner i tutaj akurat giereczka jest nieznana mi, ale stwierdziłem, że jakby okładka mi się podoba, będzie do kolekcji i kupiłem sobie pudełkowe Gangbeats. Tutaj akurat chyba nie muszę tłumaczyć, co to jest, a jeżeli muszę, to jest to giereczka taka bardziej imprezowa, bym powiedział, albo możecie też grać online, ale jest to gra, w której jakby fizyka ma wielkie znaczenie, ponieważ jest dosyć śmieszna. Chyba cała gra polega po prostu na wypchaniu swoich współtowarzyszy poza mapę. Dobra widzowie, i to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podoba, jeżeli tak, to oczywiście możecie zostawić łapkę w górę. Tak jak powiedziałem, nie będzie już odcinków co nowego w kolekcji, ponieważ był to trochę nieudany powrót do czasów mojej młodzieńczej kariery YouTube'a i wypaliła się ona po 3-4 odcinkach. Ale chciałem was zachęcić do tego właśnie, byście zostawili lajka, ponieważ planuję nagrać odcinek Mój Pokój Gracza 2023 prawdopodobnie. Chociaż chyba tamten rok był 2003, ale to zobaczymy. W każdym razie będzie Pokój Gracza, więc jeżeli podobają wam się moje treści, to możecie śledzić ten odcinek. Prawdopodobnie za tydzień albo za dwa wpadnie właśnie Pokój Gracza. Dzięki, że byliście. Do usłyszenia. Cześć, elo, bajo.